Szczęść Boże, dobry wieczór lub dzień dobry. To już 38. przegląd tradycjonalistyczny. Piotr Błaszkowski i Kamil Klimczak. Witamy Państwa jak co tydzień w przeglądzie wydarzeń z tradycji katolickiej. Jak to już mówiłem tydzień temu, niby sezon ogórkowy, a dzieje się bardzo dużo. No więc zaczynamy od razu bez zbędnych wstępów. Tym razem nie będzie przeglądu plotek i ploteczek na nasz temat, aczkolwiek co jakiś czas chyba będziemy musieli do tego wracać, bo to świadczy, że program jest opiniotwórczy. Zaczniemy od dobrej wiadomości, a dobra wiadomość jest następująca. Pielgrzymka młodych tradycji katolickiej, organizowana przez Bractwo Świętego Piusa X, z Krakowa dotarła na Jasną Górę 22 lipca. Pierwsza taka pielgrzymka, liczymy na wielotysięczne tłumy młodzieży, może będą z tego powołania i wielodzietne rodziny. Tak zaczynamy od wątku krajowego. Tymczasem biskup Strickland z diecezji Tyler w Teksasie był gościem Pawła Chmielewskiego na antenie PCH24, kolejny hierarcha, który tam zagościł po kardynale Millerze. Hierarcha znany z wierności nauczaniu Kościoła i poważnego traktowania własnej misji jako biskupa i dlatego naraził się na wizytację apostolską z Watykanu. Wywiad jest wielowątkowy, a my tu omawiamy kilka punktów, ale to już pan Piotr. Tak, proszę Państwa, rozmowa zaczęła się od sprawy biskupa Americo Aguirre, dopiero co mianowanego przez Franciszka kardynałem, który powiedział, że nie należy w żaden sposób nawracać młodzieży, która spotka się w Lizbonie z okazji Światowych Dni Młodzieży. Biskup Strickland podkreśla, że trzeba zabrać głos w tej sprawie i w ogóle odpowiedzieć na tego typu gorszące komentarze, które wychodzą z ust hierarchów. No i on mówi, i teraz cytat, nie znam tego mianowanego kardynała, prawdopodobnie nigdy się nie spotkamy, zakładam, że jest to człowiek wiary, ale sposób, w jaki to zostało powiedziane, no i tutaj kropeczki, wielki syn Polski, Jan Paweł Wielki, no tutaj rozumiem ukłon dla redaktora Chmielewskiego, tak lubię go nazywać, był tym, który zapoczątkował Światowe Dni Młodzieży. Myślę, że byłby, nie waham się tego powiedzieć, przerażony słysząc, co się dzieje z wysiłkiem, który podjął, aby świat wiary i świat młodzieży spotykał się co kilka lat, mówi. No, biskupie, troszeczkę naiwnie, ale no, przynajmniej szczera wiara. Dalej, biskup rozwija ten temat i nie daje odpowiedzi, dlaczego biskup Aguirre tak mówi. No, ale my tutaj podpowiadamy, że biskup Aguirre jest to już biskup światowy i globalistyczny. Mówiąc językiem świętego Jana Chryzostoma, jest to biskup dworski, tak? No, czyli po prostu uległy wobec władzy. Czyli dziś władza jest sodomicka, światowa, globalistyczna i tak dalej. I teraz dalej biskup Strickland o synodzie, o synodalności mówi, na synodzie nie widać zbyt wielu tego typu pionowego wznoszenia, spojrzenia w górę, w niebo, spojrzenia na Chrystusa, naszego Zbawiciela, naszego Króla. Koniec cytatu. Tak, no jedno to jest myśl, rzeczywiście na tym synodzie, tylko pisze się o nowoczesnym, czy duszpasterstwie nowego typu, tak? No i wspomina o umieszczeniu człowieka i ludzkich uczuć w centrum doświadczenia religijnego, co jest oczywiście dojście do istoty modernizmu, choć biskup nie wymienia tej herezji z nazwy. Widzi natomiast zagrożenie od złego, cytuję, to dziwny czas i muszę wskazać na diabelskie siły, które działają w Kościele, a Kościół niestety nie wydaje się być wystarczająco silny, aby naprawdę być światłem Chrystusa walczącym z tą ciemnością. Zamiast tego Kościół wydaje się być wciągany w ciemność wraz ze wszystkimi innymi. Kościół nie zostanie zniszczony, mimo że w świecie jest wielu, którzy chcieliby, aby tak się stało. Kościół, jak obiecał Chrystus, nie zostanie zniszczony przez bramy piekielne. On pokona bramy piekielne, mówi. I dalej,
Dalej biskup teskański Tyler wprost odpowiada też na pytanie, czy o niemieckim episkopacie zaangażowanych w drogę synodalną można jeszcze mówić, że jest w kościele. Uwaga, cytujemy. Nie, z definicji oni z tego wychodzą i dalej, a ubieranie tego w katolickie szaty, często niestety tęczowe, jest po prostu nie tym, na czym polega nasza wiara, o co ocenia. I dalej, no, w ogóle stwierdza, że te wszystkie zmiany w Niemczech i Watykanie opierają się jak gdyby na takim fałszywym, prywatnym objawieniu, czyli jak na herezji. Nasz rozmówca przypomina przy tej okazji o świętości każdego ludzkiego życia. Jasno stwierdza, że każdy duchowny czy polityk, który twierdzi, że można bezkarnie zabijać dzieci nienarodzone, znajduje się poza Kościołem. Wskazuje także na przykre zjawisko Kościoła znajdującego się obecnie w schizofrenicznym punkcie, to cytujemy, czy to jest jego określenie, który z jednej strony potwierdza nauczania na temat świętości życia, a z drugiej przyjmuje z honorami polityków promujących mordy prenatalne, a przy tym nazywa się katolikami. No to po prostu no możemy tylko powiedzieć, że Bergoglio oszalał, tak? No to po prostu coś potwornego, żeby tych aborcjonistów przyjmować. No ale nowe otwarcie widać w Watykanie. I dalej, biskup Strickland komentuje również swój udział w akcji modlitewnej na stadionie drużyny baseballowej Los Angeles Dodgers. Opowiadaliśmy o tym już. Był to protest przeciwko antykatolickim pokazom, tak zwanych drag queens, paradującą swoim strojem zakonnicy. Zakonnice, jak podkreśla duchowny, katolicy nie mogą być obojętni i pozwalać, by w przestrzeni publicznej miały miejsca wydarzenia obrażające samego Chrystusa i jego niepokalaną matkę oraz, jak w tym wypadku, osoby i posługę konsekrowanych niewiast, które wypraszają Kościołowi i światu łaski. To, co podkreśla. No i biskup Strickland twardo podkreśla, przepraszam, jeśli jesteś katolikiem, ale promujesz transpłciowość, agentę homoseksualną, albo atakujesz życie nienarodzonych, to nie stoisz na straży wiary katolickiej i musimy przywołać cię z tej ciemności. Brawo, brawo. Dalej ordynariusz Tylier odpowiada też na pytanie o własne zaangażowanie w obronę doktryny wiary w obliczu ataków ze strony samych ludzi Kościoła. I cytujemy. Tak, naprawdę sprowadza się ono do jednej z obietnic, które złożyłem jako biskup. Każdy biskup przysięga, że będzie strzegł depozytu wiary. Prawda jest uniwersalna, więc wszyscy powinniśmy być zjednoczeni w głoszeniu prawdy światu, wyjaśnia. I dalej, kluczem do rozwiązania tej smutnej sytuacji, jak zaznacza biskup Strickland, musi być ofiara mszy świętej, nabożeństwo do Pana Jezusa, obecnego w Najświętszym Sakramencie. I tutaj dłuższy cytat. Msza i Eucharystia to sam Jezus Chrystus, naprawdę obecny z ciałem i krwią, duszą i bóstwem. Mówię szczerze, ponieważ wierzę w to i ponieważ spędzam czas na modlitwie z naszym Panem w Eucharystii. Mam siłę, aby mówić głośno, kiedy ludzie mówią mi, że nie powinienem. Muszę mówić głośno, muszę głosić Jego prawdę. Znam Go. Mówisz o tym, jak możemy to ocenić. Skąd wiemy, co powinniśmy mówić? Patrzmy na Chrystusa. Jeśli nie wierzymy, że jest tam w Eucharystii, to odłączamy się od źródła mocy, w którym On naprawdę jest z nami. I mogę Ci zaręczyć, czyli redaktorowi, że wiedząc o tym i spędzając z Nim tyle czasu, ile tylko mogę każdego dnia, spędzając czas w obecności naszego eucharystycznego Pana, poznaję Go coraz głębiej i jest to podróż, którą będę odbywał do końca życia. Nie ma wątpliwości duchownych hierarcha. I proszę Państwa, tutaj mały wtręt. No mi tu trochę zabrakło pytania redaktora Pawła Chmielewskiego, o jaką mszę ma na myśli, tak? No, nom czy rytu świętego Piusa V? No tutaj redaktor dyplomatycznie unikał tego tematu, a szkoda, bo biskup teksański utrzymuje indult diecezjalny i go tam bronił, tak? Dobrze. Idziemy dalej i tutaj kolejny cytat. Powiedziałbym, choć nie jestem wielkim uczonym, że kocham Pana, kocham Jego Kościół, że problemy naszych czasów z XXI wieku sprowadzają się do świętości życia
nienarodzonych od poczęcia do naturalnej śmierci oraz wiarę Kościoła w Eucharystię, mówi. No i na koniec biskup Strickland odpowiada na pytanie Pawła Chmielewskiego, co radziłby katolikom w Polsce, którzy zderzają się z podobnymi problemami jak wierzący z innych części świata. Cytuję. Cóż, to samo, co tutaj w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie, aby osiągnęli głębię wiary w Pana Jezusa Chrystusa w Eucharystii i we wszystkie aspekty sakramentów, Słowa Bożego, depozytu wiary i aby jasno o tym mówiły. Naprawdę zakończyłbym, Pawle, wskazując na słowa samego Chrystusa, które, jak sądzę, wszyscy musimy przyjąć, choć nie słyszymy silnych głosów w Kościele, aby powiedzieć sobie, że jest to, co musimy zrobić, aby ponownie spojrzeć na Chrystusa. Co On powiedział? Zaprzyj się samego i weź swój krzyż i chodź za mną. I dalej pięknie biskup Strickland rozwija ten temat. No odsyłam do całego wywiadu na PH24TV. No rzeczywiście, nie mam wątpliwości, że to jest że biskup Strickland jest częścią kolektywnego świętego Anatazego, bo naprawdę jest całkowicie zaangażowany w obronę wiary. No i jak sam kiedyś powiedział, tu jak mówiliśmy, jest gotowy przyjąć męczeństwo. No tak, chociaż ja muszę zauważyć, że mimo wszystko tutaj wiele bardzo słusznych obserwacji jest biskupa Stricklanda, ale no niestety nie wszystko nazywa po imieniu. Widzi objawy kryzysu, ale czy źródła w całości, no to niestety nie. Ale może jest na dobrej drodze, może się nie zatrzyma tak jak wielu, zwłaszcza naszych rodzimych, tak zwanych konserwatystów, którzy zatrzymali się w diagnozie problemu na objawach kryzysu, zamiast dotrzeć do źródeł. Patrzymy życzliwym okiem. Idziemy dalej. Skoro o modernistycznym Rzymie mowa, zostajemy dalej z redaktorem Chmielewskim, który na PCH24 analizuje biskupa Rzymu w programie Na Straży, w swoim programie autorskim. Dlaczego Franciszek podjął walkę z liturgią trydencką? Według redaktora to absolutna konieczność. Franciszek stawia się w roli nowego Pawła VI, który rozpoczął dialog Kościoła z nowoczesnością. Jorge Mario Bergoglio chce ten dialog niejako domknąć, doprowadzając do pełnego pojednania katolicyzmu z liberalizmem. Jest to niemożliwe bez wyrzucenia z Kościoła mszy trydenckiej, bo ta przechowuje pamięć całej tradycji, jest możliwie doskonałym wyrazem wiary Kościoła, wiary, która liberalizm oraz wyrosłą z niego teologię modernistyczną traktuje po prostu jako herezję ze względu na ścisły związek z relatywizmem. Msza trydencka po prostu nie pasuje do Kościoła synodalnego i dlatego musi zostać z niej usunięta. No, czyli taka synodalność na sterydach i kończy się klasyczny liberalizm, bo już nie ma wolności dla wrogów wolności. Redaktor PCH24 przypomniał, że nawet nowa msza jest problemem, dlatego i ona musi zostać poddana kolejnym zmianom. Wskazał tu z jednej strony na treść dokumentów synodalnych, które mówią o przezwyciężeniu protagonizmu liturgicznego kapłana, z drugiej na postawę nowego prefekta dykasterii nauki wiary arcybiskupa Fernandeza. Chmielewski poświęcił kilka uwag słowom arcybiskupa dotyczącym diakonatu kobiet. Fernandez uważa, że nie należy odpowiadać na pytania o diakonat kobiet, bo trzeba je wpisać w ogólną rewolucję władzy w Kościele i ta rewolucja musi w sposób konieczny dotknąć płaszczyzny liturgii. Tutaj właśnie kropki się łączą, wskazał Chmielewski. Rewolucja synodalna w liturgii zdaje się zmierzać wprost w kierunku, jaki wyznacza teologia niemieckojęzyczna, to znaczy w stronę głębokiej protestantyzacji liturgii, tak między innymi, żeby całkowicie wyemancypować kapłaństwo od kategorii płci. W efekcie kobiety będą mogły robić w kościele wszystko to samo, co mężczyźni, płeć stanie się po prostu pozbawiona jakiegokolwiek znaczenia. Fundamenty ideowe pod taki rozwój już przygotowywała genderowa teologia, wykuwana głównie w krajach niemieckojęzycznych. No, chyba tak jest, ale oczywiście z tym się wiąże też protestantyzacja, o czym tu też było wspomniane, władzy, czyli zniszczenie też ustroju Kościoła. No i można powiedzieć, tutaj ja bym Franciszka widział jako takiego Trockiego z pierwszych scen filmu
Nie, to nie był chyba film Bitwa Warszawska, to były jakieś sensacje XX wieku, kiedy wygłasza takie natchnione przemówienie zakończone: ofensywa na wszystkich rewolucyjnych frontach. No właśnie, właśnie Franciszek odpala zapalnik i chyba wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę. No, pytamy, kiedy będzie oczyszczenie, tak? Kiedy Pan Bóg tutaj zadziała, bo Pan Bóg przecież wszystko widzi. Wracamy jeszcze do stanu Teksas. Mamy pierwsze błogosławione skutku zakazy aborcji w tymże stanach, gdzie prawo pro-life jest najbardziej szczelne, to znaczy dopuszcza się tylko prawo do aborcji dla ratowania zdrowia matki. I urodziło się, i to są urzędowe dane, urodziło się o 10 tysięcy dzieci więcej niż w ciągu 9 miesięcy. No brawo strażnicy Teksasu. Oczywiście to jest koalicja protestancko-katolicka, tak? To są ci strażnicy, którzy mają jednak wpływ na władzę tego konserwatywnego stanu. No i jeszcze jedna dobra wiadomość. Agencja Rasmussena, taka agencja badająca opinie publiczne, przeprowadziła ankietę telefoniczną i internetową, z której wynika, że 53% wyborców, z tego 37 zdecydowanie, popiera decyzję Sądu Najwyższego w USA obalającą ustawę Roe przeciw White, a przeciw jest tylko 49%. A rok temu tą decyzję popierało tylko 50% i to wszystko podajemy za Catholic Family Nest. I tutaj, no, tutaj jest pewnie analogia z Polską, to znaczy jak prowadzono ustawę zakazującą aborcję, to współczynnik sprzeciwów, znaczy popierający tą ustawę wzrósł, bo to jest taka trochę, proszę Państwa, mistyka władzy, tak? Znaczy, jeżeli władza coś mówi, że coś jest moralne, to coś jest normatywne, no to wtedy część populacji się przesuwa w tym kierunku. No to jest taki Boży znak. No i tutaj jakby na marginesie tej całej sprawy autorzy programu, czyli Brian McCall i Matt Gaspers podają, że w kościele było rozróżnienie liturgii. Ja nie wiem, nie znam się na tym. Czyli na przykład, jeżeli była msza święta pogrzebowa za dorosłego, to było rekwiem, a za dziecko nieużywające rozumu wtedy była msza anielska. No i oni to podają w kontekście pewnego przypadku właśnie w Teksas, gdzie matka, wiedząc, że dziecko ma wodogłowie, urodziła i ochrzciła i później spokojnie pochowała, no, pożegnała je tuląc na rękach. Także piękne świadectwo. Oczywiście wiemy, że nie potrzeba świadectw, żeby wiedzieć, że coś jest prawdziwe lub nieprawdziwe. No tak, można powiedzieć, w końcu jakieś dobre wiadomości z tych Stanów. Zostajemy jeszcze w tych Stanach. Kanał Catholic Family News dalej. Wywiad Briana McCalla z Jamesem Komanieckim z Chicago, prezesem wspomnianego przez nas ostatnio Protect Our Priest. Co na temat ich nowej inicjatywy służenia jako izba rozrachunkowa czy skarbonka dla społeczności, które straciły swoją tradycyjną mszę w ramach diecezjalnego indultu, aby znaleźć im księży do służby w katakumbach. Prywatne kaplice, nie tworzenie równoległego kościoła. Msze święte nie są ogłaszane, bo są prywatne, a wszystko na wschód od Mississippi. To są współczesne katakumby. Sam nie widzi przeszkód Komaniecki w uczęszczaniu do kaplic Bractwa Świętego Piusa X i sam zachęca. Widzi w tym pewne podobieństwo do lat 70., 80., kiedy było tylko 12 księży Bractwa w Stanach, a diecezjalni byli wspomagającymi. No, niby słuszna koncepcja, tylko muszę powiedzieć, tutaj pewnie w którymś kolejnym programie omówimy list arcybiskupa Vigano, który też o tym traktuje. Nie starczyło czasu, żeby go opracować, ale na pewno się zmieści w jakimś kolejnym numerze, że tu jest jakaś taka, no znowu taka katakumbowość, tak, że musimy się schować i tak dalej. Prawdopodobnie po to, żeby to, co pisze Vigano w tym swoim liście, żeby tradycja została w oficjalnych strukturach
strukturach kościoła. Dla mnie to nie jest, to jest taka ślepa uliczka, bo to, no, jak mają się wierni dowiedzieć, gdzie mają znaleźć tą mszę, jeśli to nie jest ogłaszane i to jest dla krewnych i znajomych królika. No nie po to my tutaj krytykowaliśmy postawę ruchu oporu, który właśnie mniej więcej tak działa, żeby tutaj się pod tym w 100% podpisać. No ja tutaj muszę dorzucić, bo mieliśmy wizytę w Polsce biskupa Amerykanina, biskupa Sanborna, sede vacantysty, ale on powiedział jedno bardzo słuszne zdanie. Jedyną rzeczą, co do której można negocjować z modernistą, czy rozmawiać, już nie pamiętam, jak to dokładnie powiedział, jest to, kiedy zamierza spakować walizki i wynieść się z naszych katolickich instytucji. Ale to już rozwiniemy, jak będziemy mieli ten list opracowany. Tak. Tak. Proszę Państwa, chyba nigdy nie mówiliśmy tak, nie będziemy teraz tak mówić, nie mówiliśmy o Bractwie Świętego Piotra i Bractwie i Instytucie Dobrego Pasterza i jest tutaj w końcu okazja, gdyż Instytut Dobrego Pasterza organizuje rekolekcje dla niewiast. Może to po raz pierwszy, a może nie, no w każdym razie dopiero teraz to widzimy, to będzie we wrześniu, piątek, niedziela, 15-17. Organizatorem jest Fundacja Snigra Sum, działająca przy środowisku wiernych tradycji łacińskiej w Częstochowie, czyli tutaj pod bokiem, u boku księdza Leszka Kulikowskiego, a rekolekcję poprowadzi ksiądz Piotr Buda z Instytutu Dobrego Pasterza. No i właśnie porozmawiamy o tych bractwie instytut, będę mówił bractwa, chociaż to jest bractwo i instytut, którą przedstawiono podczas Ars Celebrandi tego roku, więc IDE, to było takie spotkanie, IDP reprezentował neoprezbiter ksiądz Jan Andrzejewski i kleryk Noszyk, a FSP kleryk Łukasz Mazurek. Zabrakło na wykładzie kleryka Orkisza z Instytutu Dobrego, nie, z Instytutu Chrystusa Króla Najwyższego Kapłana, a szkoda, bo ten instytut ma swój specyficzny koloryt takiego XVIII-wiecznego baroku włoskiego. To jest moja opinia, no ale tutaj kleryk Orkisz jest rzeczywiście ceremoniarzem doskonałym. Arcybiskup Lefebvre powiedział kiedyś, że historia FSPX to historia rozłamów, więc i Bractwo Świętego Piotra, i Instytut Dobrego Pasterza to takie niechciane dzieci arcybiskupa, co nie znaczy, że Pan Bóg nie daje łaski, aby one zaspokajały potrzeby sakramentalne wiernych. Specjalnie to podkreślam, bo wyżej wymienione zgromadzenia kapłanów nie biorą oficjalnie udziału w walce z modernizmem, no może milcząco przez same swoje istnienie. Dodatkowo nas na FSPE unosi się odium zdrady roku 1988. Przypominamy, to był taki wariant B kardynała Ratzingera, żeby w razie święceń biskupi podzielić Bractwo Świętego Piusa, albo podzielić, albo znacząco osłabić. A takim motorem był ówczesny ksiądz Bizik. No tak, choć, to wracam do tematu, choć dla kolejnego pokolenia kleryków i księży nie jest już on tak istotny, FSP uznaje dokumenty soborowe, Instytut Dobrego Pasterza ma prawo do ich krytyki, FSP w tym samym dniu, kiedy bractwo poświęciło się niepokalanemu sercu Maryi, dostał z Rzymu dokument, że jest wyłączony z działania Traditionis Custodes. No ciekawe. Natomiast IDP przyjmuje kanoniczną linię obrony, to znaczy wcześniejszy ich zatwierdzony przez Rzym statut nie może podlegać prawu późniejszemu, czyli właśnie Traditionis Custodes. Łączy ich pamięć o arcybiskupie, choć różnie wyrażana albo przemilczana, ale dziś łączy duży napływ powołań, szczególnie z Portugalii i Brazylii, których pociąga tradycja, ale nęci status legalności. IDP ma 65 księży, 40 kleryków, jedno seminarium, jedną parafię personalną w USA, jedną misję w Afryce i jeden dom w Rzymie, obsługujący miejsca w Italii. No i teraz wiemy, że ksiądz Grzegorz Śniado, który tam wylądował,
apostołuję w weekendy w Italii. No, przełożony generalny rezyduje, to jest ciekawostka, w Kolumbii, a językiem własnym IDP jest język francuski. Natomiast bractwo świętego Piotra ma 360 księży, 100 kleryków, 20 narodowości i co ciekawe, ma dwa seminaria i co ciekawe, że seminarium w Europie, Wiesgradbad, ma sekcję francuską, to jest 2/3 kleryków i niemiecką, 1/3 kleryków. Siedzą na posiłkach w osobnych reflektarzach, choć powiedzmy dla nauki języka robią sobie roszady i wspólne przebywanie. Koszt studiów w IDP to jest 400 euro na miesiąc przez 6 lat. Bractwo Świętego Piotra 350 euro przez 7 lat, choć obie strony podkreślają, że nie chcą, by brak środków był przeszkodą w realizacji powołania. Do tego dochodzą jeszcze koszty własne kleryków, czyli sam dojazd, jakiś zakup książek i tak dalej. Oczywiście rzeczywisty koszt kształcenia księży w seminariach jest wyższy, ale wiadomo, że seminariów to źrenica zgromadzenia i zmartwienie przełożonego. I teraz zapleczem dla polskich kleryków z IDP jest Fundacja Błogosławionego Piusa IX, którym udało się kupić busa dla przewozu kleryków. Natomiast z tego co kiedyś słyszałem, ale to może się zmieniło, FSPX, czyli u Bractwa Świętego Piusa X, szuka się patronów na opłacenie czesnego. Jeżeli ktoś wie coś więcej na ten temat, to proszę w komentarzach nam napisać. Wszystkie te liczby są podawane z pamięci, więc ostrożnie z cytowaniem. No i teraz FSP nie ma w statucie zakonu żeńskiego i tutaj ja już, i tutaj mam odpowiedź na pytanie, dlaczego siostry, te, które utworzyły później klasztor benedyktynek w Grewer, no nie znalazły tam swojego miejsca, po prostu nie mają w statucie. IDP ma, ale oba zgromadzenia nie mają sióstr, tak? No, oba mają w statutach posiadanie braci, ale też ich nie mają. No i tutaj dzieli, i to jest i teraz chyba najważniejsze, że taka praktyczna strona dzieli ich polityka kadrowa. FSP wysyła kapłanów tam, gdzie jest potrzeba, czyli tam po całej Europie, ewentualnie do Stanów, a IDP wysyła ich z powrotem do ojczyzny. Z tym, że przełożonych generalny zastrzega sobie obsadzenie dwóch miejsc. Chyba to chodzi o miejsce w Stanach i chyba w Afryce, ale to tak mi się wydaje. IDP dorobiło się w Polsce 3 punktów. To apostolatu jest to Białystok, Warszawa, Częstochowa. Przy czym tylko Białystok to jest tak naprawdę z prawdziwego zdarzenia, bo to jest jakby, no powiedzmy, kaplica własna, nazwijmy. Natomiast Warszawa, Częstochowa jest to, jak ja to mówię, pod wynajem. No ale uwaga, będzie najpewniej 4. punkt tego roku. No nie chcę tutaj zdradzać gdzie, bo to może tam, niech tam będzie tajemnicą, chociaż to się niedługo ujawnią. I teraz tak, i teraz ma właśnie, i tu mam kolejne rozwiązanie zagadki. Otóż swego czasu pan Jan F. Libicki powiedział mi, że FSP zwodziło środowisko poznańskie, że kiedyś zawita do tego miasta. No i dlatego dziś już doktor habilitowany ksiądz Grygiel, by zaczepić się w Polsce, musiał studiować i studiować, by ostatecznie celebrować nom w seminarium opolskim. No, no właśnie tak podsumowując, w związku z tą polityką kadrową, to właśnie IDP ma szansę rozwinięcia skrzydeł zaraz po Piłusie i w zasadzie tylko brak otwartości biskupii powoduje, że jeszcze nie rozwinęło skrzydeł, no chyba, że zacznie się brutalny proces łączenia parafii. No jeszcze może tak uzupełnię, że ksiądz Śniadok, tak na Grzegorz Śniadok, mógłby dalej być w Polsce, no ale ostatecznie biskup Tadeusz Białostocki, Tadeusz Wojna, nie wytrzymał jego zaangażowania antypandemicznego, politycznego. No i cóż, IDP i SPSP, aby przetrwać, musiały nabrać dużych umiejętności dyplomatycznych.
co poniekąd wyczuwało się w opowieści eks-księża z Bractwa Świętego Piotra, czyli dzisiaj Piusa, księdza Konstantego Najmowicza, który właśnie opowiadał w swoim epizodzie, no właśnie, że była to dyplomacja na granicy kłamstwa. Tak? No, tyle o tych tutaj bractwach, bo jeszcze o nich pewnie usłyszymy. No tak, no tu widzimy jak liczby też w porównaniu z Bractwem Świętego Piusa X, które ma powyżej 700 księży, są dosyć małe i jak to niestety jest to droga no, kompromisu. No tutaj to, co pan też mówił o tych siostrach, że tu jest w statucie, tu nie ma w statucie, to jest szczerze mówiąc, mi się przypomina właśnie to, jak mówił arcybiskup Lefebvre, dlaczego mu tak szedł ten apostolat w Senegalu, że mówi, tam jest sześć małych karmelitanek, się modli i dlatego tu wszystko działa. No a tu nie ma tego wsparcia, nie ma zaplecza, właśnie, czy sióstr, czy braci, którzy jednak... Ja powiem tak, że siostry trzeba utrzymywać, tak? To tak, bo tak naprawdę się do tego sprowadza, tak? Że ten instytut bractwo musi siostry utrzymywać. No i podejrzewam, że po prostu FSP dlatego sobie no, podziękowało siostrom, tak? Że no, zabrakło środków, tak? Albo nie chcieli utracić, tak? No i tak to chyba wygląda. No tak, ale to też w takim aspekcie praktycznym też jest często wsparcie, bo to jednak, no tu widzimy to chociażby po inwestycjach różnych budowlanych bractwa, że tam bracia tak naprawdę albo sami robią, albo to nadzorują, a księża się mogą zająć apostolatem, tak? A tutaj no to bez takiego, sami księża, bez, że tak powiem, drugiej linii, no ciężko. Ciężko, ciężko. No, to jest jakby, no, mają taką łaskę do rozwinięcia, ale nie na tyle, żeby po prostu doścignąć FSPX, tak? Tak, no to jednak to zostają w tyle i to dość nawet znacznie, nie? Idziemy w takim razie dalej. Mówiliśmy o wystąpieniu Marcina Beściaka na kanale Szkoły Akwinaty. Teraz na kanale Multibook. Pan Beściak to tłumacz książek, opowiada o jednym z dzieł w ramach historycznego projektu wydawniczego, w którym bierze udział. Poprzez powstające kompletne wydanie dzieł Tomasza Zakwinu w języku polskim, polscy czytelnicy, nie tylko teolodzy i filozofowie, ale wszyscy zainteresowani, otrzymują bezpośredni dostęp zarówno do myśli Akwinaty, jak również do jego rzetelnej metody dyskursywnego dochodzenia do prawdy. A nie wszystkie narody taki przywilej mają. Święty Tomasz uczy intelektualnej uczciwości i odwagi, precyzji myślenia i wytrwałości w dążeniu do prawdy, otwartości na różne, także nieortodoksyjne nurty filozoficzne. Wszystkie te cechy umiejscawiają go wśród najwybitniejszych duchownych i intelektualnych mistrzów naszej kultury, a jego dzieła należące do europejskiego i światowego kanonu intelektualnego stanowią wyraźną inspirację do pogłębionych intelektualnych poszukiwań. Tomów dzieł wszystkich będzie 73, teraz wydano 43 tom. Objaśnienie polityki, czyli w oryginale Sententia Libri Politicorum. Oczywiście chodzi o komentarz do polityki Arystotelesa. Drugim tytułem serii dzieła Wszystkie Tomasza Zakwinu będzie tom 32, Mniejsze kwestie dyskutowane. W 2023 roku planowane jest wydanie 8 tomów. Tomy nie są wydawane w kolejności. Wydanie pierwszego w Polsce kompletnego przykładu możliwe jest dzięki trójstronnej współpracy Instytutu Tomistycznego, Fundacji Pro Futuro Teologię i Wydawnictwa w Drodze. Patronat honorowy ministra edukacji. No, można powiedzieć, na coś się w końcu minister edukacji przydał. Oby tak dalej. Oby tak dalej. No i tutaj już, jeżeli już mamy ministra, no to wchodzimy w temat polityczny. Nie bez kozery to powiem dlaczego. Otóż proszę Państwa, wolność Kościołowi dała władza polityczna i władza polityczna nam go zabiera i lub zabierze. I teraz cytujemy posła Ryszarda, profesora Ryszarda Legutko, jest to
europoseł PiS. Oczywiście nie popieram tej partii, ale zacytujmy, bo w tej kwestii europoseł się wybija na pozytyw. Cała Unia Europejska i Zachodnia Europa to agenda lewicowa. Oni wzajemnie różne rzeczy sobie wybaczają. Głównym wrogiem są dla nich ugrupowania prawicowe, a też kraje, gdzie państwa i społeczeństwa, a także rządy są konserwatywne. I dalej, to jest system głęboko zdemoralizowany. Krzyczą, że w Polsce albo na Węgrzech dzieją się złe rzeczy i to daje im poczucie misji, a także pozwala naginać prawo tak jak tylko można. Właściwie nawet nie tylko naginać, ale wręcz się gwałcić. I jeśli ten proces nie zostanie w końcu przerwany, będzie źle. Widać, że powstaje tu struktura despotyczna, nie licząca się z żadnymi regułami i bardzo niebezpieczna dla państw takich jak Polska, gdzie te reguły jeszcze obowiązują i gdzie wciąż reprezentujemy tradycję europejską. Podsumowuje profesor Ryszard Legutko. No więc wiemy, skąd przyjdzie wielki ucisk. No tutaj profesor dobrze powiedział. No więc bestia, no możemy już powiedzieć, że bestia wyjdzie stamtąd, tak? No więc dlaczego jeszcze tkwimy w tych strukturach? To możemy się zapytać, tak? No ale cóż, społeczeństwo w demokracji jest głupie, bo idzie za fałszywymi głosami. Dokładnie. Natomiast przeniesiemy się jeszcze na koniec do Ziemi Świętej, gdzie też jakby władza polityczna poniekąd myślę, że miesza. Żydzi oczyszczają powoli Jerozolimę z chrześcijan. Bycie filosemitą, czy jak dawniej mówiono szabę z gojem, przynosi z reguły profity w postaci uznania dobrej pracy, powodzenia życiowego, ale w Jerozolimie już to nie działa. Pojawiły się na YouTubie filmiki, jak to młodzi izraelscy Żydzi atakują amerykańskich ewangelikan, najbardziej filosemickiej denominacji w USA, gdzie całymi latami zbierano fundusze na państwo Izrael, chcąc w ten sposób przybliżyć Armagedon. Teraz blokuje się ich nabożeństwo, koncerty, wyzywa i pluje. Ciężki jest więc żywot filosemity, bo z żydowską wdzięcznością bywa różnie, więc lepiej pozostać tradycyjnym katolikiem, trzymającym w prawej dłoni krzyż, w lewej flakonik z wodą święconą, w gotowości, by udzielić chrztu tym, którzy byli chrzczeni scyzorykiem. Pozostajemy w Jerozolimie i mamy zadanie dla kardynała nominata arcybiskupa Rysia, aby w ramach pokojowej operacji specjalnej spacyfikował to, co się dzieje w tym mieście, czyli ataki na chrześcijan. Tak, no i tutaj mamy korespondencję Marcina Mazura. Tym razem dotyczy to klasztoru polskich Elżbietanek. W ubiegły weekend w Jerozolimie został zaatakowany przez ortodoksyjnych Żydów dom i siostra Róża, z którą przeprowadził redaktor wywiad, mówi nam o bardzo trudnej sytuacji w mieście. Cytujemy: plucie, wyzwiska, obrażenia imienia Pana Jezusa są ostatnio codziennością. Koniec cytatu. Powiedziała właśnie polska zakonnica. Ona tam posługuje 28 lat w Ziemi Świętej. No i tutaj za przykład może nam posłużyć ojciec Nikodemus Schnabel. No i to jest taki nowusowy, bodajże on jest przełożonym siostr dominikanów w Jerozolimie, który odmówił zasłonięcia swego krzyża w czasie wizyty przy ścianie płaczu, o czym informowały wszystkie katolickie media, ale pytanie, po co poszedł do tego miejsca, tego judaistycznego kultu. Zresztą jest to neokult powstały dopiero pod koniec panowania osmańskiego. No, ta góra płaczu to nie jest jakieś miejsce święte, to po prostu tak się umówiono, taką zrobiono narrację. Ja tam, proszę Państwa, jak byłem w Jerozolimie, o czym wspominałem, widziałem, oglądałem te miejsce za barierek, tak? Nie podchodziłem do tego miejsca kultu, bo niby po co. No i wracałem jeszcze do siostry Róży, która tak mówi. Wskazała, że ostatnie miesiące to czas szczególnej eskalacji agresji. Siostra przyznaje, że za każdym razem zakonnicom wychodzącym z klasztoru na ulicę towarzyszą plucie, wyzwiska i urągowanie imienia Pana Jezusa z innych posesji. Na teren klasztoru wyrzucane są też śmieci, czy też przez płot lub balkonów, a także po prostu na bramę.
Na mieszkańców polskiej placówki i przebywających tam pielgrzymów rzucone są wypełnione worki z wodą. Elżbietanka powiedziała, że sąsiedzi rzucają też kamieniami, szklankami, butelkami, czy też zepsutymi produktami spożywczymi pod siedzibą polskich Elżbietanek. W ostatnich tygodniach, jak podkreśla zakonnica, doszło do eskalacji przemocy i właśnie z 16 na 17 czerwca mężczyzna rzucił dużym głazem w drzwi posesji. Następnej nocy miał miejsce podobny incydent. Kilka dni później kilku młodych Żydów zrobiło sobie z polskiego klasztoru tarczę do rzucania kamieniami, opisuje siostra. Potem nastąpiło kilka dni spokoju, aż do feralnego ostatniego weekendu. Zarówno w nocy w czwartku na piątek, jak i następnej nocy napostnicy wtargnęli na dziedziniec klasztoru i zdewastowali im masywne drzwi antywłamaniowe. I proszę Państwa, ja tu dlaczego uważam, stawiam tezę, że jest etap teraz oczyszczania Jerozolimy z chrześcijan. Kiedyś przeczytałem taką opowieść, jak w pewnym momencie Żydzi chcieli się pozbyć, Żydzi izraelscy chcieli się pozbyć arabskich beduinów z jakiegoś terenu i oni nagle przestali ich zatrudniać przy drobnych pracach, tak? Po prostu jakby następuje taka żydowska zmowa i koniec. I no i no, ci pewnie Beduini musieli się z tego rejonu wynieść. Jeszcze tam była kwestia zasypywania im studni. No więc widać, że jest takie wzmożenie i może rzeczywiście oni po prostu chcą teraz oczyścić. To już ten etap. No, w dawnych czasach ogłoszono by pielgrzymkę zbrojną zwaną pod nazwą krucjaty, ale na to się nie zanosi. Cóż, myśmy mieli w Polsce jakby przedsmak tego, przecież pamiętamy harce rabina Weissa w trakcie afery wokół krzyża na Żwirowisku. Był test, to teraz jest wdrażanie w tworze syjonistycznym. No i po prostu tak to wygląda. No, no tak jak powiedziałem, no, chyba trzeba czekać na pielgrzymkę zbrojną. Tak, no więc a póki co dajemy zadanie arcybiskupowi Rysiowi, niech, skoro taki jest w temacie judaistycznym mądry, no to niech coś powie. No i tak to doszliśmy, proszę Państwa, do końca. Ukazał się, jeszcze tylko zasygnalizujemy się, że ukazał się list arcybiskupa Wigana ostatnio. Czekamy na jego przetłumaczenie. Tam są ostatnie analizy. No, szkoda, że arcybiskup Wigano tych listów nie numeruje. To można byłoby jakoś łatwo znaleźć w internecie. No, może arcybiskup nas słucha, to wtedy arcybiskupie prosimy. I więc. Jak go znajdziemy, to go omówimy, bo tam jest bardzo ważna kwestia tradycji i widziałem, że już i w Polsce go zaczęto omawiać i też na kanałach amerykańskich Taylor Marshall też o nim mówił. No i teraz dla naszych szanownych widzów, którzy nam lajkują pewnie, taka prośba, że dostałem książkę, która się nazywa Zasady wymowy ogólnej i kościelnej dla użytka duchowieństwa. Jest to autorstwa Henryka Haducha z Jezuity, wydawnictwo księży jezuitów w Kraku 27. I dostałem tą książkę pod warunkiem, że podaruję jakiemuś kapłanowi, no oczywiście kapłanowi tradycji katolickiej. I gdyby Państwo z takiego księdza kapłana znaleźli, który by chciałby to przeczytać i jemu to jest autentycznie potrzebne, no to wtedy wyślemy pocztą, nie ma problemu. No i cóż, za tydzień startuje w tą sobotę, no w każdym razie wokoło już idzie pielgrzymka, ta warszawska, powiedzmy warszawsko-piłsowa, już tak ją nazwamy, do Częstochowy, więc może o niej wspomnimy. Tak, jeśli dobrze pamiętam, to ona startuje w piątek. Więc, bo czwartego zawsze jest wyjście, czyli to jest piątek. Czwartego sierpnia, 14 wejście, no sezon pielgrzymkowy w pełni, więc pewnie i o tym wspomnimy. Jest też parę
jakby tematów, które też się tu nie zmieściły, ale to już omówimy za tydzień, bo już mamy prawie 45 minut na liczniku, nie chcemy też rozwlekać i stąd pewne newsy u nas czasem są omawiane z opóźnieniem, ale też nie chcemy tego programu rozdymać do niemożliwości, więc myślę, że tu postawimy kropkę. Tak jest, dziękujemy Państwu, do zobaczenia i z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem, do zobaczenia i oczywiście prosimy o udostępnienia, łapki w górę, subskrypcje, komentarze, wsparcie kanału. To nam bardzo pomaga. No i czekamy na maile w sprawie wzmiankowanej przez Pana Piotra książki. Do następnego razu.